Europa będzie jednolita, ale nie wtedy, kiedy zniosą granice celne. Wprowadzą wspólny pieniądz dla wszystkich narodów i w jakimś ponadnarodowym parlamencie będą decydować o zniesieniu handlu kobietami, przemyśle zbrojeniowym, przerzucie narkotyków czy podatku dochodowego. Być Europejczykiem. Być Europejczykiem oznacza zachować tożsamość. Pozostać Bułgarem czy Szwedem, a jednocześnie dzielić świadomość wspólnego dziedzictwa kulturowego. O, taki jest sens Europy. Wszystko inne to specjalistyczne kwestie władzy, wojska czy administracji. W tym momencie w salonie coś się wydarzyło. Przybył nowy gość i zebrani pośpiesznie zgromadzili się wokół niego. Ktoś go o coś pytał. Z drugiego końca salonu nie słyszeliśmy jego odpowiedzi, ale uwaga, z jaką je przyjmowano, dowodziła, że nie przypadkiem został obdarzony takim zainteresowaniem. Mirza Rej milczał i badawczym spojrzeniem zmrużonych oczu obserwował go, jak zwierzęta, gdy poczują niebezpieczeństwo. Ciekawe. Znam go. To dziennikarz von Eichen. Odwiedzał mnie kilkakrotnie. Był oficerem kawalerii w czasie wojny. Ma bardzo piękne odznaczenia. Ale co się z nim stało? Zawsze milczał, słuchał i uśmiechał się jak Japończycy. A teraz? Mówi. Podeszliśmy bliżej. Gość z Niemiec, Herr von Eichen, prowadził już regularny pojedynek z otaczającymi go dyskutantami. W salonie zamarło życie towarzyskie. Zważano na każde jego słowo. On zaś czuł, że sytuacja zrobiła się poważna. Wyprostował się jeszcze bardziej. Stał spięty, jak szermierz. Tą jedną nagą szablą, którą błyskał, było nazwisko. Nazwisko to ciągle błyskało w jego odpowiedziach. Wreszcie przemówił. I mówił do całego świata. A zadaniem świata jest, aby go zrozumiał. Któż to jest? Spytał lekceważąco, z silnym żydowskim akcentem Bertolt, znany krytyk, którego oceny decydowały o sukcesie żywych i umarłych. Trybun Ludowy? Którego zamknięto w Monachium? Tak on! Ale to więcej niż Trybun Ludowy, proszę pana. Ten człowiek wyzwoli Niemców i poprowadzi ich do nowego świata. Niech pan zapamięta to nazwisko!